Jak już widzieliście, albo widzicie, jest to IS-7, czyli radziecki pojazd 10 poziomu, czołg ciężki, bardzo opancerzony i w dobrych rękach potrafi zrobić nie jeden świetny wyciąg. Grałem nim, mam na nim chyba największą liczbę bitew, tak, największą. I naprawdę, to jest potwór. Jeżeli dobrze się ustawi, schowa dolną płytę, jest świetnym pojazdem. W tymże odcinku omówimy, myślę sobie, że te cztery największe drzewka technologiczne, a pozostałe trzy, albo inaczej, omówimy sobie drzewko amerykańskie, niemieckie oraz radzieckie, a resztę zostawimy na kolejny odcinek. A więc zacznijmy może od linii na start. Najlepiej wybrać radziecki czołg, dla mnie przynajmniej. Można również wziąć francuski R-35. Dlaczego? Jest to czołg dobrze opancerzony, może i powolny, ale dobrze opancerzony. Czyli trochę coś tam będziecie dingać. Ale z linii francuskich na razie nic na start nie proponuję. Dlaczego? Tego zaraz się dowiecie. Drugim właśnie pojazdem, pierwszy może być oczywiście R-35. Drugim pojazdem pierwszego poziomu, który powinniście wybrać, jest to czołg T-26. Z niego przechodzimy do BT-2, BT-7 i teraz stajemy przed wyborem A-20 czy Su-85B. Zobaczmy, która linia prowadzi do IS-7. Jest to linia oczywiście przez KW-1, czyli powinniśmy wybrać A-20. I zamiast T-34 idziemy w KW-1. KW-1, no chyba każdy zna ten czołg. Każdy wie, jak wygląda. No, teraz już wiecie. Taka podstawowa piątka, którą każdy powinien mieć w garażu. Na KW-2 nie radzę iść. To powinniśmy skreślić, bo na stoku jest tragedia. KW-1S z fajną alfą już za 400. Potem IS, IS-3, IS-8 oraz IS-7. Jest to naprawdę wyśmienita maszynka. Dinga tam, gdzie nie powinna dingać. Albo zostaje przebijana tam, gdzie nie powinna być przebijana. Po prostu to jest magiczny czołg, magiczny pancerz. Fajna alfa, 460 uszkodzeń. Naprawdę. Czołg na start idealny. Możemy iść dalej. Przejdźmy może do drugiego heavika z drzewka radzieckiego. Dlaczego nie wybrałem IS-4? Możemy go od razu na start przekreślić, bo to nie ma sensu. Dlaczego? KW-2, owszem, jeżeli wyekspicie KW-1S, możecie kupić KW-2, owszem. KW-3 nie radzę iść, to jest męczarnia na stoku, tragedia. KW-4, męczarnia na stoku. STI, męczarnia na stoku. IS-4, ok. Przyjemna maszynka, na turnieje wymagana, ale pewnie zanim do tego dojdziecie, to troszeczkę minie. A więc tą linię odradzam na start. Linia medów i lightów. Ja bym wybrał linię medów. Dlaczego? Jeżeli już chcecie iść, to idźcie w obiekta 140. T-62A nie ma sensu. Obiekt 140 jest dużo lepszy. Pamiętajcie, że to jest moja subiektywna opinia. I nie musicie się tym wzorować, ale ja przynajmniej chciałem wam mniej więcej pokazać, która linia jest właśnie najlepsza. Dlaczego poszedłbym w medy? T-34-85 to jest taki bardzo, może nie bardzo dobry, ale dobry med na swoim poziomie. T-43 na stoku, troszeczkę możemy się z nią męczyć. T-44 również. T-54 stokowe jest takie średnie. Ale obiekt 140 wymaksowany z komorami i ze wszystkimi to jest bardzo przyjemna maszynka.
T62A to jest taki heavyk z troszeczkę lepszym pancerzem od obiekta 140, ale również dinga. To nie jest jakaś zbytnia różnica, mogę wam nawet pokazać. Zobaczcie. Chwilunia. Mamy tutaj główny pancerz. Wieża. Przód jest 240. O, 240 mamy. Wieży. Bok jest 187, czyli no będzie przebijana. Ale 240 mm zaokrąglonego pancerza. Tylko w te fragmenty można się wstrzelić tutaj. Tutaj już nie. Tylko tu i tu. Garnki to już rzadkość. Kadłub od dziewiątek może się odbić. Skątowany, nawet taki kąt, to już ciężko. Jak natomiast jest T-62A? Ten jego pancerz na wieży jest taki sam, natomiast kadłub jest bardziej wytrzymały. Tak. Kadłub jest troszeczkę bardziej wytrzymały. Prędkość maksymalna jest gorsza, obrót również. Natomiast właśnie pancerz kadłuba jest troszeczkę mocniejszy. Pancerz wieży również, bo tutaj w te fragmenty to już trzeba golda załadować. I wtedy możemy się strzelić. Tu jest tylko natomiast, jak widzicie, jeden garnek. W ten drugi to nawet no, nie traficie, bo tu jest wizjer. No to jest za małe. To jest po prostu za małe. Ten garnek ok, ale tutaj nie. No więc idziemy dalej. Natomiast zamiast medów możecie przejść na lighty. MT-25 to nie jest jakiś wybitny czołg. Jest to papier z magazynkiem. Ale to nie jest również jakiś wybitny magazynek. Natomiast LTTB, świetna maszynka, naprawdę. Wymaksowana, robi świetną robotę. Bardzo przyjemna w graniu. Natomiast na stoku... No niestety mamy tutaj te dwa działa do odblokowania. Tak, dwa działa. Wieża jest już od razu. Silnik oczywiście również trzeba odblokować. Natomiast jak jest T-54 Lightweight? Stokowy, ten czołg również jest no, koszmarny, szczerze, naprawdę. Nie jeździ, działo jest, no jak, może nie ma jakiejś dużej różnicy, ale nie trafia, dłużej przeładowywuje. Bez silnika nie jeździ. A więc linia radzieckich medów nie jest dobra na start. Jeżeli... nie chcecie się zniechęcać do gry, to naprawdę polecam linię IS-7, to jest na start. Dalej. Linia radzieckich TDK-ów. Czy warto w nią robić? Obiekt 263 to jest czołg bez kątów opuszczania działa. Działa tym nie opuścicie, pancerz ok, trochę to mam, ale jednak również trzeba wiedzieć jak tym grać. Jak widać, mamy tutaj SU-122-54. Popatrzcie teraz na ten czołg i na ten. Sylwetką kompletnie do tego nie pasuje. Na tych czołgach dwóch będziecie się uczyć kompletnie czego innego niż na tym. A na czołgu 9 poziomu również troszeczkę czasu spędzicie, zanim wymaksujecie 10. No nie radzę, po prostu odradzam. Możemy sobie przekreślić. Natomiast... tutaj linia czterech czołgów na obiekta 268 jest, myślę, że w miarę ok. Nie jest wyśmienita, ale jest w miarę ok. Dlaczego? SU-152, na nim trzeba odblokować dwa działa. Znaczy, odblokowałem tak, żeby było po prostu odblokowane. Ja gram na trollu. To jest działo za 640 uszkodzeń. Okej, przebija mało, ale zobaczcie pocisk kumulacyjny. 275 mm przebicia pancerza, czyli ósemkę, dowolną ósemkę od przodu przebijecie. No chyba, że gąsienica albo jakiś inny moduł zewnętrzny. ISU. Również świetny pojazd, niestety troszeczkę na to działo trzeba zbierać, bodajże 70 tysięcy, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zobaczcie, tu jest 286 na pociskach AP, 329 na pociskach podkalibrowych, czyli przybijacie dosłownie wszystko. Okej, działo może nie jest jakieś specjalne celne, ale również potrafi
mocno przywalić. Szczególnie kiedy ściągniecie każdą siódemkę, czy większość siódemek na jednego strzała. Obiekt 704. Czołg już taki bardziej przypominający 268. Działo. Również takie samo jak w ISU, a więc tu nie będzie żadnych niespodzianek. Natomiast 268 to jest czołg bardzo dobry, naprawdę. Tylko trzeba umieć nim grać. Trzeba się ustawić, bo jeżeli ustawicie się tak, bo jarzmo o parę stopni, paręnaście, parędziesiąt nawet chyba obróci, a jeżeli pokażecie ten fragment i ten tutaj szczególnie, nie będzie dingał. Musicie tak się ustawić, żeby widać było tylko jarzmo, bo w ten fragment nie da się wstrzelić, to jest awykonalne. I naprawdę, jeżeli pokażecie tylko ten fragment pancerza, jesteście nie do ruszenia. Oczywiście, no jest wizjer, znaczy taki garnkowy wizjer. Da się w niego strzelić, ale jak widzicie, tylko w środkową część. Jeżeli traficie tutaj, pocisk albo przeleci, albo usłyszycie odgłos, nie przybiliśmy pancerza. Więc jak widać jest nóż szczupaka, ale nie tak wytrzyma jak w ISie 7. Potrafi odbić, ok. Ale pamiętajcie, jeżeli chcecie dobrze tym grać, tylko ten, albo w drugim przypadku ten fragment. Jeżeli pokażecie, jeżeli ustawicie się tak, bokiem do przeciwnika, tu jesteście przebijani bez najmniejszego problemu. A więc czołg jest szybki, ma dobre działo, w miarę celne. Tył, no to oczywiście nie będę wspominał. Kontować się tym można, ale trzeba umieć. Nie wolno tego pokazać. Tylko ten fragment sprowokować przeciwnika, wyjechać, oddać strzał, schować się. Myślę, że radzieckie drzewko już sobie omówiliśmy. Możemy przejść teraz do niemieckiego. Co bym tutaj polecił z linii na start? Szczerze, to nic. Musicie naprawdę nabrać troszeczkę doświadczenia, gdyż załóżmy taki PZ4D, jest ogromny, nie ma pancerza, działo, ładuje całkiem długo. Okej, no uszkodzenia 160 to są w miarę, PZ4G. Szczerze, przyznam się, że po zmianach nie grałem tymi czołgami, ale myślę, że to jest no taki... Taki sobie ten czołg, no nie jest jakiś wybitny, tak? Leopard, odjęli mu jeden pocisk po całym rebalansie. Odjęli mu jeden pocisk i teraz już nie zadaje 300 uszkodzeń z magazynka, tylko 240. Ma gorszą penę również i coś mi wydaje, że jest ciut wolniejszy. Fałka na stoku to jest porażka kompletna. Szczególnie to działo. Trzeba... Znaczy to działo jest akurat dobre, ale to działo jest... Troll, 330 uszkodzeń, no, takie sobie. Jak widzicie, to działo nie ma pocisków HE, czyli no, ja nie lubię takich dział i dlatego tym czołgiem nie grałem zbyt długo. Dalej, Spitz. Na stoku, porażka. Ru na stoku, można, warto również dodać, że te czołgi są papierowe. Od tego może również zacznijmy. Ten czołg na stoku nie jest wybitny. Okej, przeładowanie, prędkość, wiadomo, najszybszy czołg w grze. Okej, dobry. Leopard PTA na stoku. Ja sam się poddałem. Naprawdę. Nie umiem grać tym czołgiem. Stokowy jest koszmarny. Natomiast Leopard ten, o tutaj, to jest bardzo fajna maszynka. Dingonąć może tutaj okolice jarzma, tutaj, tu. I tak naokoło, bo tutaj raczej wchodzi. Okej, można się odbić. Płyta ustawiona w ten sposób również dinga. Działo celne. Przeładowanie, jak widać, nie jest jakieś specjalnie długie. Można go jeszcze skrócić do okolic 5 sekund. Pociski podkalibrowe, czyli najszybsze pociski w grze. Wystarczy wymierzyć, strzelić. Traficie, na pewno traficie wroga. No chyba, że działo ma gorszy dzień. Więc będziecie się męczyć na tej linii, szczególnie w Leopardzie PTA, dlatego odradzam troszeczkę Leoparda jedynkę. Ale jak widać od Leoparda mamy jeszcze czołg VK 3001D. Nawet nie będę tego czołgu komentował, po prostu X. VK 3002D, drugi X. Indian Panther, ok. Czołg jest w miarę
dobry, trzeba umieć nim grać, podkreślam, umieć. Trzeba już mieć troszeczkę doświadczenia. No i tutaj wychodzimy do Leoparda. Natomiast od V-ki również mamy kolejną linię, do E50M. Pantera, okej, stokowa, no niegrywalna właściwie. Nie przebija, bo to ma 145 peny, to no, na szóstki to okej, tak w miarę na szóstki. Wieża stokowa, po drugie 10 tysięcy, okej, to nie jest jakoś specjalnie dużo, ale jednak troszeczkę nie trzeba się pomęczyć tu, bo Pantera bez silnika średnio jeździ. Dalej, Pantera druga, czołg taki w miarę dobry, nie za mocny, nie za słaby. E50. Pojazd z dobrym pancerzem przed nim. Wieża tutaj niestety wchodzi, natomiast jarzmo i tutaj boczki, no nie ma szans. Jak widać, czołg duży, idealny do taranowania. Działo 350 uszkodzeń, czyli myślę, że alfa taka w miarę. Natomiast E50M to jest, myślę, że bardzo dobry med, naprawdę. World of Tanks Blitz jest dobrym medem. Dlaczego? Jest w miarę zwinny. Tutaj już rzadziej wchodzi. Tu pancerz płyty górnej jest większy. Okej, dolna płyta jest spora. Natomiast sam czołg jest bardzo fajny. Oczywiście również niemieckie działo bardzo celne. Przeładowanie troszeczkę dłuższe niż w Leopardzie. Ale myślę, że jednak fajne. Więc linia na E50M może nie jest jakaś zła, ale VK3001D to jest koszmar. Pamiętajcie, to jest moja subiektywna opinia. Możecie się z tym nie zgadzać. Macie do tego prawo. Oczywiście od PZ4G odchodzą kolejne dwie linie. Zacznijmy od VK3601H. Czołg taki w miarę. Tygrys jest farmiony z każdej strony. Dolna płyta. Tutaj dolna płyta. Ta płyta stokowy. Koszmar. Tygrys stokowy również koszmar, jest przebijany w to miejsce. Oczywiście po zmianach w aktualizacji 6.3 będzie jeszcze mocniejszy, bo dolna płyta już nie będzie tak łatwa do przebicia oraz boki pod takim kątem, no nie wiem czy wejdą. Teraz już będziecie musieli troszeczkę zwiększyć ten kąt, ale no mówię, stokowe wieża również jest przebijana. E75, stokowy czołg, no jak widać, on potrzebuje wieży i działa. Silnika również, bo bez silnika nie jeździ. Wiadomo, to są niemieckie pojazdy. No, nie ma co chyba tutaj dużo o nim mówić. Natomiast Eseta. Musicie się nauczyć kątować wieże, więc linię odradzam. X, po prostu X. Dolna płyta wpuszcza. Jeżeli będziecie ustawieni w ten sposób, tutaj z Golda, nawet nie trzeba nieraz ładować z Golda. Szczególnie te miejsca są bardzo wrażliwe. Możecie owszem kątować wieże, ale nie możecie przesadzić. Dlaczego? Pociski kumulacyjne przebijają ten fragment. Jeżeli skątujecie za bardzo, jesteście przebijani tutaj. Jeżeli skątujecie za słabo z kumuli, jesteście przebijani tutaj. A więc po prostu trzeba na nim mieć komory, trzeba mieć wyposażenie. Ale jak widać, trzeba zbierać na działo, czyli trzeba się nagrać tym stokowym działem. Może nie jest złe, bo to jest działo z Mausa, które jak wiadomo nie słynie zbytnio z penetracji, ale to działo jest ok. To działo jak widać jest takie lepsze. Więc setę szczerze troszeczkę odradzam na start. Od PZ4G, jak już mówiłem, wychodzi kolejna linia. VK3001P. To jest w ogóle... To nie jest może jakiś mocny czołg, ani bardzo słaby. Taki przeciętny, tygrys. Nie jest już tak dobry jak kiedyś. Dlaczego? Siódemki raczej radzą sobie z jego pancerzem. Tutaj wystarczy załadować Golda i tutaj nawet jesteście przebijani. Z Goldem to... Tutaj jest szaro, można powiedzieć. Włas jest całkiem spory. Te okolice, te tutaj da się wstrzelić, owszem. Kątować nie ma sensu. Tu wchodzi, tak, tutaj wchodzi. Wchodzi przy gąsienicach, wystarczy tutaj strzelić, jesteście przybijani. Od Tygrysa natomiast prowadzą aż trzy linie. Do Ferdynanda nie. Odradzam.
VK101P. Po zmianach jest nadal mocna, ale bez przesady. Motion już nie jest tak OP jak kiedyś. Natomiast mouse dla mnie jest bardzo fajną maszynką, szczególnie do wyciągów. Natomiast jeżeli trafi się wam ogarnięty gracz, no to niestety, nawet po skontowaniu wieży jesteście przebijani, oczywiście ja mówię z kumuli, tutaj, a jeżeli przesuniecie za bardzo, jesteście przebijani tutaj. Tak samo jak w esecie. Ale nawet nie trzeba patrzeć na wieżę. Można tak, a jeżeli pokażecie kadłub za bardzo, tutaj. Słaby punkt mausa, jeżeli lekko się skontujecie, w ten sposób ustawicie kadłub, żeby tej płyty się nie dało przebić. Wystarczy strzelić w gąsienicę, w ten fragment gąsienicy, tutaj bardziej oraz tutaj. Jesteście przebijani. To jest słaby punkt mausa. Nie zawsze, ale jednak da się wstrzelić w mausa. No więc przejdźmy dalej. A właściwie cofnijmy się, bo z Tygrysa wychodzi kolejna, trzecia linia. VK4502A. Odradzam, to jest czołg stokowy. Średnio dobry. VK4502B również stokowa jest średnio dobra, ale wymaksowana, potrafi robić robotę. Natomiast VK7201K. Myślę, że temat jeden z najgorętszych. Dlaczego? Jedni uważają, że ten czołg jest bardzo OP, inni, że nie. Inni, że ma pancerz, inni, że nie. Pierwsi uważają, że ma super działo, drudzy, że nie, a trzeci... To już... No... Dlaczego? Tutaj można przebić, ale skontowanego średnio. Jeżeli załadujecie golda, policzki są przebijane, ale co najgorsze, tutaj macie takie boczki, jeżeli to można tak ująć, i w te miejsca, tutaj, proszę, tutaj, nie tutaj, tutaj, tutaj nie, bo tutaj jest taki kąt, że pocisk zrobi wam piu. Tutaj da się strzelić, tutaj nie, tylko tutaj. Więc kontować tym się średnio da, szczególnie, że wieża z tyłu. Gąski można przebić, ale to już trzeba troszeczkę zwiększyć kąt. Tak mniej więcej tutaj. Dolna płyta raczej odradzam. Działo takie, tak jak u esety, może troszeczkę szybciej ładuje. No ale czołg, trzeba umieć po prostu również nim grać. Linia TD-ków. Hetzer już nie jest tak mocny jak kiedyś. Sztuk tak samo. Jak pancer, ok, ma fajne działo. J-Pantera stokowa, no, szkoda gadać. J-Pantera wymaksowana, J-Pantera druga, przepraszam. Ok, fajna maszynka. Jak Tiger. Zapomniałem. J-Pantera nie pasuje troszeczkę do tego drzewka. No chyba, że można patrzeć na Jak Tigera, który już... No, średnio pasuje. Dlaczego? J-Pantera ma nadbudówkę z tyłu, jak widzicie. Nadbudówka jest z tyłu. Jak Tiger ma nadbudówkę, no po środku, bardziej z przodu wysuniętą. A Jadzia ma nadbudówkę z tyłu. Czyli, no dziwnie troszeczkę. Jadzia, okej. Okay. Najlepsza penetracja w grze na pociskach AP. No chyba nie muszę pokazywać. Prawie 400 peny na pociskach kumulacyjnych, ale zdarzają się rykoszety. Ja nie mówię, że nie. Tutaj się zdarzy. Natomiast ten czołg ma mocne pociski odłamkowo-burzące. Jak widać, 1200 uszkodzeń. Pena nie jest jakaś super, ale w tył, w bok można się wstrzelić. Więc co sądzę o tej linii? No nie wiem, nie grałem dużo tymi pojazdami, a więc takiej swojej opinii jeszcze na nich nie wyrobiłem. Od Sztuga prowadzi kolejna linia, Nashort, papier, Szturer Emil, najlepsze kąty opuszczania w grze, minus 15 stopni. Działo również super, natomiast ten czołg nie ma pocisków AP, znaczy AP ma, Golda nie ma, ma tylko Heki, które również całkiem mocne są. RHM. Dla mnie czołg świetny. Dlaczego? Macie dwa działa do wyboru, oba na 10 poziomie, oba bardzo mocne. Dlaczego? Pierwsze działo ma alfa 460 uszkodzeń. Całkiem szybko ładuje, bo tutaj można zejść do około 10-9 sekund. W miarę celne. Penetracja również jest bardzo dobra. Natomiast podkalibrowe, no tutaj pociski są troszeczkę słabsze. A drugie działo przeładowywuje przynajmniej u mnie 14,5 sekundy.
640 uszkodzeń. Pena na hajkach, bardzo dobra, 85. Na kumulach przebijacie dowolną dziewiątkę od przodu. Dowolną. Tutaj nie może, nie ma co się okłamywać. Okej, okay, te 95 w dolną płytę nie zawsze wejdzie, bo wiadomo, to jest troll. Co to oznacza? Że pociski zamiast lecieć tak prosto mniej więcej, one lecą taką delikatną parabolą, dlatego z odległości pewnej, jeżeli kampicie, dolna płyta nawet zapeka, średni pomysł, zapeka tak średnio, skumula może troszeczkę lepiej, ale i tak radzę strzelać, jeżeli nie macie wyboru z hajeka, gdyż zawsze zadacie te 300-400 uszkodzeń. Waffentrager. Trochę nim pograłem, jak widać. Ja wolę grać trolem. Znaczy, to nie jest trol, to jest haubica. A więc dodatkowe PD do uzbierania. 81 tysięcy na jedno i drugie działo, czyli jednak trochę sporo. Grille 15. Uważany niby za najcelniejszy pojazd, za najcelniejszego TDK, ale nim nie jest. Kiedyś trafiał wszystko. Teraz nie zawsze trafia. Zdarzają się, owszem, strzały niewiarygodne, po prostu szok, ale zdarzają się takie kalafiory, szkoda gadać. Warto może wspomnieć, że wszystkie są papierowe. A więc teraz drzewko amerykańskie. Która linia jest dobra z tego drzewka? Żadna. Szczerze, na start, no średnio. Może jedyna dobra tutaj linia to jest na te 57 heavy. Bo tutaj jest te 49, zyskacie troszeczkę doświadczenia na te 49. Owszem, stokowe w ogóle koszmar. Ja miałem wolne PD. Zaczynamy tutaj właściwie zabawę od M5 Stewarta, gdyż ma fajne działo. M7 również ma fajne działo i dobry pancerz. M4, trochę nią grałem, nie jest jakaś super dobra. A więc jak widać, mamy tutaj trzy linie. Zacznijmy od Chaffeeka. To był kiedyś czołg na 5 poziomie i na 5 ok, był dobry. Na 6 już nie jest tak fajnie. M41 Bulldog. Ma działko z magazynkiem. Owszem, troszeczkę gorsza penetracja jest, jak widać. Natomiast to działo, bym polecał ten czołg. Owszem, to również można, ale jednak ja bym polecał bardziej to. T49, co tutaj dużo o nim gadać. Bardzo fajny troll ma. Natomiast trzeba umieć przebijać, trzeba umieć grać, objeżdżać, znać słabe punkty przeciwnika, bo tak to nie zdziałacie dużo tym czołgiem. Również kiedy u przeciwnika są same twarde pojazdy, również dużo nie zdziałacie. Może warto wspomnieć, że to są hesze. To nie są hajki, to są hesze. Co to jest za różnica? Za hesza płaci się tak samo jak za pocisk goldowy. No, więc ja wożę ich mało i używam tylko w skrajnych przypadkach. Albo kiedy czołg jest papierowy. Skrajne. Kiedy robię wyciągi, na przykład, i u przeciwnika są same twarde pojazdy, to wiadomo, hajek zawsze zada 300-200 uszkodzeń. T54E1. Stokowe działo jest kiepskie, naprawdę. Natomiast wymaksowane, czyli to najlepsze, nie ma pojazdów HE, czyli również średniej przypada do gustu, gdyż na dziewiątkach nie mamy troszeczkę papierowatych pojazdów. T57 Heavy. To jest coś pomiędzy Kranwagen a MX-50B. Owszem, kiedy dojdzie Kranwagen, zrobię wam odcinek porównanie tych trzech maszyn. Dlaczego on jest pośrodku? Pancerz. Może zacznijmy od pancerza. Kranwagen ma najlepszy. 50B nie ma w ogóle, a T57 ma coś pomiędzy. Działo. Kranwagen ma chyba najmniej celne. Potem jest Heavy, tak po środku. I 50B ma najcelniejsze działo z tej trójki. Kranwagen jest najwolniejszy. Heavy po środku, 50B najszybszy. Jeżeli chodzi o HP-kowo, to jest bardzo podobnie. A więc to, myślę, wydaje, że jest najlepsza linia na start. Dlaczego nie polecam na przykład linii na Pattona albo na E5?
Padstone to jest czołg, którym trzeba umieć grać. Dlaczego? Gdyż po drodze napotkacie taki czołg jak M46 Patton, który no nie ma za dużo peny. T-20, która w ogóle jest czołgiem koszmarnym, przynajmniej pamiętajcie, to jest moja subiektywna opinia, bo ja grałem wszystkimi czołgami, owszem, to jest konto, na którym widać, że nie grałem, ale ja testowałem wszystkie czołgi właśnie pod ten odcinek. M6, czołg podobny bardzo do T1 Heavy, czyli wolny pancerz o w miarę działo, powiedzmy. T-29, myślę, że całkiem dobre. T-32, no niestety troszeczkę odstaje. Dlaczego? Owszem, pancerz wieży ma chyba najlepszy, bo bardzo trudno jest przebić tą wieżę, ale ładuje około 10 sekund swoje działo. Strzela po 310 bodajże, czy 320? 310. No, załóżmy na przykład takiego ISA 3. Wymaksowany, przynajmniej u mnie, ładuje 11,8, a strzela po 400. Owszem, jest mniej celny, ale robimy jednak więcej uszkodzeń na strzał, a w tych właśnie coraz wyższych poziomach jest to bardziej ważne, ważniejsze. M103, stokowy, zbiera wieżę, tutaj niestety wchodzi w wieżę, tutaj, okej, dolna płyta jest całkiem w miarę, natomiast wystarczy strzelić tu i jesteście przebijani. Wieża bokiem również. Działo, no jak widać, troszeczkę będzie trzeba na nie uzbierać, to jest męczarnia. T110E5, garnek jest pomniejszony, ale da się go przebić. Dolna płyta tutaj da się przebić. Jeżeli tu dobrze wymierzycie, da się przebić. Jeżeli się skontujecie, tutaj jesteście przebijani, tutaj, to nie jest jakiś wyśmienity czołg. I dlatego, jeżeli jesteście doświadczeni, macie około 20 tysięcy, 15-20 tysięcy bitew, ok. Linia T-deków. Zacznijmy już od 7 poziomu, gdyż T-25 AT to nie jest jakiś wybitny pojazd. Owszem, coś tam potrafi zrobić. T-28, przepraszam. Stokowy czołg nie jedzie. Tutaj wystarczy zadawać golne, jesteście przebijani, objechać was, to nawet, nie wiem, każdy czołg was objedzie. No chyba, że u przeciwnika jest też T-28, no to was nie objadzie. T-95, mułowaty czołg, bardzo mułowaty. Jesteście pewnie ciekawi, dlaczego ja mam odblokowane te działa. No już wam pokazuję. U T-30, widzicie, to jest dokładnie, no tu owszem, tu nie ma wieży, ale to są te same moduły. No chyba, że te 30 ma troszeczkę lepsze tutaj silniki, ale działa są takie same. U T28 również jest tak samo, grałem prototypem. Tutaj również mam odblokowane. T110E4. Nie, T95 nadal. Czołg, jeżeli nie zdobyliście te 30, czołg stokowy jest w ogóle, panie, to nie jedzie, nie trafia, działo jest koszmarne. T110E3, czołg dobrze opancerzony, natomiast tu ma takiego weak spota jednego. Nie pokażę wam, może sami wiecie. Dolna płyta ciężko przebić, natomiast garnek... Szczególnie jeżeli jesteście z góry, jakiś mocniejszy kaliber, da się przebić. Oczywiście gąsienica, no tutaj kontować wątpię, bo gąsienica, przypominam o gąsienicy. Tak to czołg mułowaty, ale natomiast jak kampi, to haek, panie, nawet nie wiadomo, czy zada uszkodzenia. T25-2. Czołg w ogóle koszmarny. T28 prototyp. Całkiem przyjemnie mi się tym grało. Pancerz z przodu jest dobry, jeżeli stoicie w ten sposób. Tutaj, okej, jesteście przebijani. Jeżeli ustawicie się tak, tutaj już jesteście przebijani. Jeżeli tak, hek i wszystko w was wchodzi. T30, pojazd świetny, naprawdę. Wymaksowany jest bardzo dobry. T110E4. Trzeba uważać po prostu na policzki i na garnek, gdyż jesteście przebijani.
co mowa właśnie o tych dziesiątkach, tak z grubsza wam je opisałem, może nie mówiłem dużo o Pattonie. Co można o nim powiedzieć? Tutaj da się was przebić, tutaj, tutaj i chyba tutaj, tak. Więc to nie jest jakiś bardzo, to znaczy w rękach doświadczonego czołgisty, albo czołgistki, jest świetny, naprawdę. Natomiast w rękach takiego początkującego gracza, no nie zrobicie tym za dużo, gdyż po prostu trzeba wiedzieć, jak tym grać. No a więc chyba omówiłem wam z grubsza wszystkie już dziesiątki i wskazałem wam właśnie drogę na start, którą jest IS-7. Możemy jeszcze w sumie rozegrać bitwę na sam koniec, a więc czemu by nie? No więc dobra, lecimy. Odcinek może będzie troszeczkę dłuższy, ale chętnie wam pokażę, co ten czołg potrafi w boju. O, akurat trafiłem kolegę za psów. Losowania, no, chyba nie muszę nic tutaj mówić. Czołg, no niestety, FV i Jadzia potrafią przebić, podobnie z 268. Natomiast nie zawsze. Nie zawsze, nieraz się zdarza, ale nie zawsze. Czołg jest zwinny. Czołg jest zwinny. Całkiem przyjemny w graniu. Mówię, wieża, no to nie jest do przebicia. No chyba, że walczycie przeciwko takiej esecie, która wie już, gdzie trzeba was strzelać i załaduje haeczka. No to niestety nie będzie tak kolorowo. Jak widzicie, ładuje 10 i 8. Da się jeszcze niżej zejść, ale to trzeba mieć więcej tych perków i większe doświadczenie załogi. Owszem, ja go mam na 100%, ale da się zejść chyba do około 10 sekund. Tak mi się wydaje. Jak widzicie, T-54E1 nie ma ze mną najmniejszych szans. Natomiast ja głównie boję się Jadzi, Godzilli. Boję się tych czołgów. One tam mogą kampić. Dlatego zrobię taki szybki manewr. Tylko żebym kurka tego potem nie żałował. Naprawdę. Mam spota, niestety. Na szczęście 268 jest tam. Jadzia pojechała na lewo. T110E5. Ojoj, ojoj. Niestety możemy nas wysadzić. No chyba, że nas nie trafi. Albo strzeli w kogoś innego. A więc tak, SET mamy na dobicie, kolegę. Dobijamy. Przeładowanie nie jest jakoś specjalnie długie. Nie jest jakoś bardzo odczuwalne. Ładujemy całkiem szybko. No widzicie, T-62A właśnie ma to do siebie, że ma troszeczkę lepszy pancerz wieży. Owszem, troszeczkę powtarzam się. Źle przycelowałem, szczerze. Bo mogę przycelować trochę niżej. Ale działa jest kapryśne i może właśnie zrobić wam taki kaprys, jak teraz na przykład. No niestety, bywa. Zdążę? Nie, nie zdążę. Teraz druga próba. To mogło nie wyjść, ale na szczęście przebiliśmy, bo prawie trafiłem go w jarzmo. Chciałem zauważyć tylko, że nie oberwaliśmy jeszcze ani jednego pocisku. Tak, zdarza się. Takie strzały również się zdarzają w IS-7. Trzeba się po prostu przyzwyczaić, to są radzieckie działa, czyli inaczej magiczne. Po A1 nie będę się fatygował, nie ma sensu. Na kolegę tutaj po prostu sobie wyjadę. Z adrenaliną może zdążę, ja nie mówię, że nie zdążę, nie zdążyłem. Ale za to A1 pokaże się w ten sposób. Mówię, działo z tego, z półobrotu trafia magicznie. Jak widać, zrobiłem 2500 uszkodzeń. Nie jest to może jakiś super wynik, ale jednak pokazałem wam, co ten czołg potrafi w boju. A więc myślę, że to by było już na tyle w tym odcinku. Niebawem pojawi się kolejny. Oczywiście omówimy sobie pozostałe narodowości. A
A potem omówimy sobie również drzewko europejskie. A więc życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć!